Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja też witam. My też witamy. Edziu się chowa tutaj za nami. Agnieszka go wypycha. Idziemy przed siebie. Jest niedziela. Godziny takie popołudniowe. Pogoda jest przepiękna. No i tak ruszyliśmy przed siebie tutaj w te nasze lasy. Ale powiem, wtrącę, kto nas wyciągnął dzisiaj do lasu. Kto? No kto? Edziu! Zaplanował trasę. No i idziemy taką trasą. Przynajmniej będę wieczorem miał spokój, bo będzie zdychać, nie będziecie mi mamrać, kurde. Trasa jest daleka, ale jeszcze nigdy jej nie pokazywałam tutaj na filmie, także... Boś jeszcze nigdy tam nie była. No nie byłam tam nigdy. Ja się zawsze czepiłam jak kleszcz Odry. Uwielbiam tamte tereny. A on z kolei tutaj nadmyślańskie. No i tak dzisiaj... Co by tutaj Edzia nie dyskryminować, idziemy jego szlakiem. Dokąd dojdziemy, nie wiem, ale musimy dojść do domu, wrócić, bo niestety nie mamy tutaj koła ratunkowego. No chyba, że do kolegi zadzwonimy na sąsiednią wieś i będzie przyjeżdżał i nas ewakuował. Ale nie ma. Musimy być twardzi. Nie, no ja tam zamierzam dojść. Chyba, że lasko, kurde, zostało włączone i coś będzie pilnie wrócić. Nikt nic nie prasuje. Ja nienawidzę, słuchajcie, prasować. Kupuję zawsze takie rzeczy, żebym nie musiała prasować. Nienawidzę prasowania, nienawidzę upinania fieran na oknach i to jest dla mnie naprawdę kara, jak mam wyprasować cokolwiek, dlatego czy pościel, czy odzież, jeżeli kupuję, to wszystko takie, żeby się nie gięło, a jeżeli jest już takie, że faktycznie się pomnie, no to chodzę w pomiętym, bo nie wyprasuję tego. Patrz ze skroniec. Padalec. Ale jaki piękny. To nie jest wąż. To jest jaszczurka, tylko że bez noga. Jest z rodziny jaszczurkowatych. Są one w ogóle niegroźne. Ten się nam przygląda. I często jak właśnie te padalce, zaskrońce, czy chociażby inne takie jaszczurkowate, czy węże, jak wysuwają języczek, człowiek sobie myśli, że one w ten sposób reagują na człowieka, że gdzieś tam zaraz go zaatakują. Nie. On po prostu za pomocą języka bada teren. To jest jego węch, jego oczy, chociaż one oczy mają, ale językiem badają teren. Wielu ich się brzydzi, ale to są bardzo pożyteczne stworzenia. Ten też, jak zobaczył nas na swojej drodze, to udawał nieruchomego. To jest taktyka obronna większości zwierząt, że jak widzą człowieka, przeważnie myszy też tak potrafią zareagować, że ucieka, a naraz fik, leży na plecach z łapkami do góry, udaje nieżywą. I tylko tak co chwilkę łebkiem. Poszli? Nie poszli, to jeszcze leżę. Odpoczywam. Także tamten też już zareagował i nie uciekał przed nami. Tutaj wokoło jest bardzo dużo lasów, są setki hektarów i lasy są ogólnie sosnowe, ale też są i mieszane. Przed chwileczką szliśmy lasem mieszanym, gdzie był dąb, brzoza, sosna, są też czeremchy. Czeremcha to jest to drzewko, ona jest bardziej w takiej formie krzaczastej, no dorasta też do drzewa, ale to jest jako chwast. I czeremcha ma owoce jadalne, ale nie je ich się dużo. Z tego względu, że mają właściwości upijające i pamiętam jak ze szkoły chodziliśmy jeszcze z podstawówki na zbieranie różnego rodzaju runa leśnego, bo kiedyś no, dzieciaki pracowały i szkoły też wysyłały uczniów na różnego rodzaju praktyki takie przyuczające do życia. Zbieraliśmy buczynę, kasztany, żołędzie, nawet szyszki żeśmy zbierali. To pamiętam jak właśnie pani od biologii mówiła nam, że to można zjeść, ale niedużo, bo będzie nam się kręcić w głowie. Będziemy mieli takie uczucie, jakbyśmy byli po spożyciu alkoholu. Takie właśnie ma uczucie czeremcha. Próbowałam. W smaku jest dosyć dobre, takie troszeczkę cierpkawe. Goryczkowate. Przypomina smakiem owoc tarniny, ale jest dobre. Chociaż ja się nigdy tyle tego nie najadłam, żeby poczuć się... Tarnina jest bardzo cierpka. Tarnina. Czereśnie, dzikie czereśnie. Tylko, że jest bardziej taką tą wyczuwalną goryczkę czuć. Mhm. Myśmy się tego najedli nieraz.
jak w wojsku byłem, no to było masa tej czeremki. Tak do słońca, no to aż się gałęzie uginały. Nie tego naszamiali. Jakoś jak czeremcha kwitnie, to jest przepięknie, bo ona ma taki biały kwiatostan w postaci zwisającego kłosa i wygląda to ślicznie, tylko że nie jest miododajna, a szkoda, bo ona kwitnie wiosną, jak jeszcze pszczoły zbytnio nie mają pożytku i mogłyby jest, zbierać, bo to jest bardzo dużo. W specyficznych warunkach jest miododajna. Czasami brat w zeszłym roku, jeden ul był taki specyficzny, co wybrał miodu właśnie z czerempy. I miód był z wyczuwalnym goryczką. Tak? Tak. Mogłeś go, ma go tam dał tam spróbowanie. Normalnie gorzki, taki... Goryczkowaty. Jak owoc czerempy, tak i ten miód taki z wyczuwalną goryczką był. A to ciekawe. A tutaj czerempy jest ogrom. Tutaj teraz, gdzie idziemy, to są lasy sosnowe, ułożone jak pod sznurek, czyściutkie. No, rośnie tutaj dosyć dużo czeremchy, ale nie są one takie zahaszczone, jest mech i tu właśnie chodzimy na podgrzybki. To tutaj właśnie zbieram te kosze przepięknych podgrzybeczków, które później w sezonie pokazuję. W tamtym tygodniu, w niedzielę, jak nagrywałyśmy odcinek z Agnieszką odnośnie jak to u mnie zaczęły się początki na YouTubie, mówiłam Wam, że właśnie dzisiaj nagram coś o mojej rodzinie, o początkach rodziny tutaj na tych terenach. No i tutaj po wojnie moi dziadkowie, moje korzenie pochodzą z Podkarpacia, ze wsi Bukowsko, stamtąd pochodziła i babcia, i dziadek. No i po wojnie, jak już wrócił dziadek do Bukowska, no praktycznie nie miał do czego tam wracać, jak większość ludzi, i zaczęli szukać takiego swojego miejsca na tej ziemi, lepszych warunków do życia. No i tutaj te tereny na zachodzie, na zachodniej granicy były odzyskane, puste, gotowe do zasiedlenia. I tak pierwsza tura ludzi przyjechała tutaj w 1946 roku, a druga tura w 1947. No i dziadek też pierwsze... Całe Bukowsko zostało spalone przez bandy UPA i tak. Już zaczęli ludzie szukać miejsca na ziemi. Część się rozjechała, część po prostu wróciła na swoje. No kto miał do czego wracać, no to wrócił, ale tak jak dużo ludzi, no nie miało już tam do czego po spaleniu wracać. I to nie było tak jak ktoś kiedyś, bo ja już taki odcinek robiłam, wspominałam właśnie o losach mojej rodziny. Ktoś napisał, że to w ramach akcji Wisła. Żadna akcja Wisła. Oni tutaj dobrowolnie, ci ludzie, przyjechali. No i tak się złożyło. No jak jechały na zachód, czy gdziekolwiek na te takie odzyskane tereny jakieś rodziny, to jechali całymi wsiami. I tutaj do naszej miejscowości przyjechali właśnie ludzie ze wsi Bukowsko. Na sąsiedniej wsi już są ludzie gdzieś spod Warszawy, z innych tam jakichś miejscowości. Ale oni tutaj przyjechali dobrowolnie w poszukiwaniu lepszego życia. Tak samo właśnie i dziadkowie przyjechali. On tutaj przyjechał pierwsze z kilkoma osobami. Obejrzał sobie tą wieś i zarezerwował dom pierwotnie, wybrał sobie dom, spodobał mu się dom koło sklepu, gdzie teraz mamy sklep, ale jak przemyślał, no to mówi tak, jak tutaj jest sklep, za Niemca był bodajże bar, już teraz dokładnie nie pamiętam, to mówi tak, no będą tam zabawy, a jak będą zabawy, to będą bójki. A jak będą bójki, to będą sztachety z płotu szły i będę musiał ciągle ten płot remontować. No i tak wybrał sobie ten dom, który tutaj jest. I tak później wrócił do tego Bukowska, ściągnął też babcię i przyjechali dopiero w drugiej turze w 1947 roku tutaj na te tereny. No i początki mieli bardzo ciężkie. Nie było co jeść, nie mieli w ogóle jakichś takich większych perspektyw na dalsze życie. I przede wszystkim nie miał dziadek w zamiarach prowadzenia gospodarstwa. On pierwotnie chciał
pracować w lesie, bo takie możliwości były. No i gdzie tylko mógł... O, koziołek poleciał. Tuż przed nami. Co? Koziołek poleciał. Koziołek sobie pomaszerował dalej w las. A wracając tutaj do historii moich dziadków, no to oni też nie kierowali się właśnie wybierając miejsce, że będą prowadzili gospodarstwo. Tak jak mówiłam, pierwotnie zamierzał dziadek pracować w lesie. Babcia wtedy miała 16 czy 17 lat, bardzo młodo wyszła za mąż. Kiedyś no, dziewczyny niestety bardzo młodziutko wychodziły za mąż, 16 lat, 17 lat, 20-latka to już była stara panna. No i moja babcia też wyszła w wieku 16 czy 17 lat, jakoś tak miała, jak wyszła za dziadka. No i tutaj jak już sobie wybrali ten dom, no to było bardzo ciężko, nie mieli co jeść, nie mieli w ogóle jakichś takich no, perspektyw na dalsze życie. Żyli dniem dzisiejszym wszyscy ludzie. No i było coś takiego jak solidarność. Oni się wspierali. Babcia też, już to często mówiłam, chodziła na sąsiednią wieś. Kto był gdzieś bogatszy, już powiedzmy ten rok tutaj osiedlony, to chodziła do młocarni i za dzień młocenia zarabiała kilogram mąki. Dzisiaj, no to każdy powie, o Boże, no jak żyć za kilogram mąki? A ona wtedy po prostu chwaliła Pana Boga, że zarobiła to kilo mąki. Ktoś gdzieś zarobił troszeczkę kartofli i tak razem wspólnie gotowali obiad z sąsiadami. Też opowiadała, jak tutaj przyszli, to gdzieś ktoś jakieś weki w piwnicy znalazł, ale biedę klepali niesamowitą. Były dni, że też opowiadała, że wstawali rano i nie mieli co jeść. Dziadek głodny szedł do lasu, pracował cały dzień bez jedzenia. Babcia w domu to samo, szła do młocenia też bez jedzenia. No takie były czasy, takie były tutaj ich początki i wszystkich ludzi po wojnie. Wszyscy klepali przeogromną biedę, no a później jakoś tak pomalutku gdzieś dorobili się krówki, no już jak była krowa, to już było mleko, był ser, było masło, później świnkę, no i tak zaczęli troszeczkę tutaj gospodarzyć, kupili kawałek pola, potem dokupili drugi, trzeci kawałeczek, no i tak to się tutaj właśnie zaczęło, jeżeli chodzi o moich dziadków i podejrzewam, że też o dziadków, o potomków wielu z was, bo te losy tutaj łączą nie jednego z nas. Może się wrócimy? Idziemy. Tutaj wypatrzyłam trop wilka. Nie jest on zbyt widoczny, bo tutaj jest piasek, ale tutaj szedł duży osobnik i szedł mniejszy. Taki malutki. Ja chcę do domu. Mężu, no nie bój się, my cię obronimy. Obronimy ciebie. Na przynętę, tak. Jak nie, jak tak. Najsłabsze ogniwo zeźmą. Jak nie, jak te wilki tak. Mają tutaj dosyć dużo pożywienia. Także słuchaj, my będziemy tutaj ciebie dzielnie bronić. Nie damy ciebie zjeść wilkom. Słuchaj. Nie bój się. Dwie niewiasty są z tobą. Jak obstawa. No będziemy ciebie bronić. Agnieszka, prawda? Jak nic. Edziu, masz to jak w banku. Dlatego idzie taki smutny, bo ma to jak w banku. A tutaj doszliśmy do miejsca, gdzie w zeszłym roku miałam spotkanie z widzem, z Gryfina. I to tutaj zbieram 90% grzybów. To są moje lasy, moje górki, moje tereny. 10% to ty zbierasz, ale żeś teraz powiedział. No kurczę, 90% zbiorę. Może w tym roku ja dołączę do tego, wiesz, procenta chociaż jednego. No mam nadzieję. No ja myślę. Że będziemy tutaj razem buszować po tych moich terenach, rewirach. Ale pięknie. Jak ja dawno nie chodziłam po torach, jako dziecko ganiało się tutaj. Bawiliśmy się, pamiętacie te czasy? Idziemy, gaworzymy, tam jest taki wąwóz, tereny malownicze, a po lewej stronie jest nasza lokalna rzeczka Myśla.
To nie jest duża rzeczka, nie głęboka. Ty, ale czysta. I tutaj będziemy teraz szli wzdłuż niej. O, tam są ważki. I tak się zastanawiamy, czy zobaczymy tutaj jakąś rybę. No raczej pstrągi powinny być. Pstrągi tutaj kiedyś były, ale one uciekły z hodowli. Aha. I były pstrągi. Węgorze były, raki tutaj były. No to rzeka jest jeszcze w miarę czystą rzeką. Także. No spójrz, widać przecież, nie? Rybki są. I tutaj tą rzeką są organizowane spływy kajakowe. I tak to mniej więcej się zaczęło tutaj losy mojej rodziny na tych terenach. No i też zapytujecie, jak poznałam Edzia, gdzie żeśmy się poznali. Babcia pochodziła stamtąd, dziadek też. I na wakacje czy na ferie jeździliśmy tam, babcia nas zabierała. No i tak później już jako dorosła osoba, któregoś roku pojechałam z siostrą, z jej mężem, wybraliśmy się do Zakopanego, a później do Bukowska w odwiedziny do rodziny. No i tam o, jakoś tak i przyciągło się za mną to moje szczęście i tak już tutaj zostało, prawda? Tak. Także taka dosyć banalna historia, bo pojechaliśmy na wakacje. No i na wakacjach, z wakacji przywiozłam sobie pamiątkę, wspomnienie i tak jest do dzisiaj, trwa do dzisiaj to Boże. Wspomnienie, wspomnień ciąg dalszy. Prawda, mężu? Tak, żył sobie człowiek, kurde, w tym lesie siedział. Słucham? A tak to przyjechało to, kurde. Ale teraz też żyjesz sobie w lesie. Zbałamuciło człowieka. No co zbałamuciło? Kto kogo zbałamucił, to zbałamucił. Tak to wyszło, a tak to... Słuchajcie, fajnie. Przynajmniej ja poznam waszą historię. Fajnie, no właśnie. Fajnie było, kurczę. Fajnie jest. W tym lesie mi tam, kurczę, a tak to... No i już przemoc domowa. No co przemoc? Ja cię tylko tak, żeby cię komary nie atakowały. Nie mogę mieć innego zdania na wizję tego związku jak ty. A się pacnę. Ale to jest cały Edziu, Reni. To cały Edziu, to cały Edziu. Także to... No i było te sakramentalne. Tak, no, kochani. Było. Nie mów jak Marian do Heli. Zawsze jak się pytam... Ja to zawsze powtarzam i będę powtarzał, że jak się człowiek zakocha, to mu strasznie IQ spada. Ale jak wróci do normy, to niestety już posprzątany. Ja zawsze jak się pytam, kochasz mnie, a on tak jak w kabarecie Marian i Hela, i on zawsze się tam jedno drugiego pytał, kochasz mnie? No, tak samo i on. No, a ja mówię, nie mów do mnie jak Marian do Heli. Tak to bywa na tym świecie. No. Idziemy dalej. Po lewej stronie płynie rzeka, a po tej stronie wszystko pnie się ku górze. No i tak mniej więcej w ogromnym skrócie wygląda historia mojej rodziny od czasów... W bardzo ogromnym skrócie, w wielkim okrojeniu, bo tutaj opowiadanie trwałoby ohoho i jeszcze troszeczkę. No i prowadziłam gospodarstwo, jak mąż przyszedł. Dalej to gospodarstwo podjęliśmy decyzję, że będziemy prowadzić. Za wiele w nim nie zmieniamy, bo zależy nam na tym, aby zachowało klimat pierwotny takiego gospodarstwa, jakie pamiętamy z dzieciństwa. Drewniane stodoły z desek. To ma cały swój urok, przynajmniej dla nas. Jakoś tak nie pędzimy za tą całą nowoczesnością, bo gdybyśmy gdzieś przekształcili to wszystko na nowoczesną modłę, to pozbawilibyśmy się wspomnień z tymi miejscami. No głównie ja, bo to ja tutaj się wychowałam, a tak z każdym kątem wiążą się wspomnienia. No i później jak już założyłam kanał na YouTubie, tak się wstydziłam, tak się bałam ogromnie, że nawet w domu nie powiedziałam rodzinie, nie wiedzieli dosyć długo nawet. W sumie nie wiem, kiedy Edziu wynalazł, że ja mam kanał na YouTubie i takie, o! Mówię, a to ty? To twój? No i tak zaczęło się. Zaczął mnie wspierać, zaczął mi kibicować. Później już się dowiedziałam, mama z tatą też zaczęli
kibicować, no i sąsiedzi, znajomi. Też takie było zdziwienie, że ja mam kanał. No i tak się zaczęło właśnie. Później o fajnie, fajnie to, fajnie tamto. I tak mniej więcej to właśnie leciało. Tutaj takie są tereny, jak w jakiejś Kniei, jak w Bieszczadach. Górki, wzniesienia, wąwozy, las bukowy, dębowy, mieszany. Tak, idąc tutaj i patrząc na te tereny tutaj wokół naszej wsi, od razu przypomniała mi się taka legenda związana z Kaszubami. Jak Pan Bóg tworzył ziemię, zaplanował każdy zakątek, no i przychodzi anioł po pewnym czasie i mówi: Panie Boże, ale został jeszcze jeden zakątek na ziemi. Pan Bóg się pyta: jak to? Gdzie? Anioł pokazuje: tam, jest w ogóle niezagospodarowany. A Pan Bóg tak, tworząc ziemię, miał kilka worków. I tak, tworząc góry, wziął z jednego worka, sypnął, stworzył góry. Wziął z drugiego worka, sypnął, stworzył jeziora. I tak tworzył ziemię, a o Kaszubach zapomniał. I jak anioł zwrócił mu uwagę, że jest teren niezagospodarowany, Pan Bóg tak stanął i mówi: no nie mam już nic, nie mam żadnego worka. Ale wziął wszystkie worki do kupy i wytrzepał je nad Kaszubami. Dlatego Kaszuby mają i jeziora, i górki, i równiny, i wszystko, co jest w naszym kraju rozesłane po różnych miejscach. Tak samo i tutaj. To chyba u nas Pan Bóg też wszystkie worki wytrzepał tutaj w jednym miejscu w okolicy. Bo są i góry, i wąwozy, są i doliny, i takie tereny płaskie, rzeki. Są również jakieś takie oczka bagienne, porównywalne do jeziorek. Także od razu taka mi się historyjka właśnie przypomniała o Kaszubach. Chociaż do Kaszub to ja mam ho, ho, ho i jeszcze troszkę. Agnieszka właśnie coś znalazła. Chyba jakaś monetka. Nie jesteśmy tutaj w stanie teraz tego określić. Z jednej strony jest coś takiego, a z drugiej? No tak dziwnie, bo... W domu Edziu weźmie lupę i będziemy oglądać, co to jest. Kręcę. A przed chwilką żeśmy się śmiały, bo ją swędziała lewa ręka, a mnie prawa. I ja mówię: czyżby jacyś goście? Nie spodziewam się nikogo. A Agnieszka: a u mnie kasa? Ja się też nie spodziewam. Ty masz kasę. To ja teraz czekam na gości. Na gości. O-o! To pan małą złapał? Doszliśmy teraz do Reczyc. To jest kolejna wioska za naszą. I tutaj kiedyś, ja pamiętam, były takie budowle, domostwa. Teraz tutaj ktoś planuje zrobić coś pod agroturystykę, imprezy. Bardzo ładnie jest to robione w takim starym stylu. Te domy, widać po nich ducha czasu. Odkopane stare mury i tutaj płynie właśnie rzeka Myśla. Jest ona wyłożona z tej strony murem kamiennym. Tutaj są zrobione takie gustowne schodki i dalej jest pomost drewniany. Tutaj to miejsce, to po lewej stronie łączy się z tym na drugiej stronie rzeki. Tędy nie przepłynie. Myśmy kajakami tutaj po tych kamieniach kajaki ciągli aż tam.
Myśla płynie po lewej stronie, a tutaj jest stare koryto i poniemiecki most, który zachował się świetnie do czasów dzisiejszych. No i jeżeli jest nadmiar wody, który nie jest puszczany na elektrownię, to jest on tutaj kierowany i tym korytem ten nadmiar płynie. Przepiękne miejsce, przepiękne widoki. Takie no mi się kojarzą z takimi widokami typowo górskimi. Doszliśmy już do asfaltu, no i teraz mamy jeszcze kilka kilometrów do domu. Tereny tutaj są przepiękne, jak i w całym kraju. I tak nieraz, wiecie co, zastanawiam się, bo ludzie szukając odpoczynku wykupują sobie w czasy na jakichś Seszelach, pod palmami, a tak naprawdę nie znamy terenu wokół własnego domu, jakie piękno mamy na wyciągnięcie ręki. Kolejna pętla będzie dużo większa, bo pójdziemy tam na wielopole. To tam będzie dużo, dużo, dużo większa pętla. Aha. A na dzień dzisiejszy będę się pomalutku z Wami żegnać. Dziękuję Wam za to, że zechcieliście z nami tutaj na ten spacer się wybrać. No i cóż, życzę Wam takiej pogody ducha i odkrywania swoich miejsc. No, a ja dziękuję Edziowi za to, że nas zabrał. Tak, no. Bo to dzisiaj to prawdopodobnie byłaby znowu Odra, a tak było coś innego. Coś innego, coś także pięknego. Naprawdę, Edziu, dziękuję. Edziu jest motorem napędowym no. dzisiejszej trasy. Także tutaj Edziowi się należą podziękowania. Brawo. Do następnego. Do następnego. Ładnie to fajnie.